wszystkich, co zrobiłem. A co zrobiłeś? A nie pamiętasz, co zrobiłeś? No powiedz. Sprzedawałeś ludzi, nie pamiętasz? Jakich? I kiedy? I w jakich okolicznościach? Ja ci nie będę mówiła. Ja nie jestem jakąś, wiesz... Ale dobrze, możesz wiesz, powiedzieć, ja się zgadzam. A ja ci nie będę mówiła takie rzeczy, widzisz? A mi się wydaje, Pysia, że byłaś pijana i coś ci się pomieszało. Nie byłam pijana, tylko powiedziałeś coś, a ja ci powiem, że ktoś mnie sprzedał, to, wiesz, ciebie. Serendypia, która tu była przed chwilą. I przedstawił mi fakty, ta osoba przedstawiała mi fakty i powiem ci, że kurwa, zdębiałam, słuchaj, kombuszek. Nie spodziewałam się tego po tobie. Ja nie powiedziałam, że Google, to ty to powiedziałeś. Ty przedstawiłeś takie fakty i jeszcze zakłamany jesteś i ja nie będę z tobą rozmawiała. No cześć Pysia, co się stało? No właśnie on wie, o co chodzi. Dlaczego latacie po serwerach cudzych? Kłębuszek, właśnie, dlaczego chodzisz na cudze serwery, kolego? Myślisz, że nie wiemy? No nie będę słuchać. Ale to chcecie od Kłębuszka, że co on zrobił takiego? Wszedł na cudzy serwer. Postawmy sprawę jasno. O co chodzi? Kłębuszek wszedł na cudzy serwer. On wie, co on zrobił. Na serwery nie chce, nie jest wolnym człowiekiem przecież, nie? Oczywiście, ale ja nie będę się, wiesz, spowiadała jemu, bo ja wiem, że co on zrobił. Smacznego, Pysia. Ale to ty zacząłeś teraz temat kłębuszkowy, nie ja. A skąd wiecie, że ja jem? Bo serio? No. Bo kupiłam przepraszam, kupiłam śledziki fajne. Nie ma co przepraszać. Śmietanie? Dobra, nie będę jadła. Cybulką? Jedni się orbią, inni mlaszczą. Tak, inni się głaszczą, nie? Ale rolmopcy? Inni się ciągną. No, to się ciągnie. To no, wróćmy do tematu kłębuszka. Przepraszam, ja nie muszę się tłumaczyć, tak? To jest ten kłębuszek. No to jest człowiek, który... Ja myślę, że kłębuszek nic za bardzo nie zrobił. Zrobił. Jeżeli Pysia mówi, że zrobił, to znaczy, że zrobił. Zrobił. Ja ci mówię, że zrobił. Tylko on już nawet nie pamięta, co. Możesz powiedzieć, co zrobił? Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, on wie, co on zrobił, ja nie będę mówiła publicznie. Oskarżyłaś go publicznie przy wszystkich. Oskarżyłaś go, to znaczy, że musisz pokazać dowody. Ja nie muszę pokazać. Teraz jest ten moment na pokazanie dowodów, niestety. Nie, absolutnie. Niech on się przyzna, co zrobił. Ty zaczęłaś tą bitwę. Wiem, że Pysia zrobiła coś złego, ale nie powiem co. Ty co? Ale nie powiem co. Powiedz, co ty zrobiłeś. Ja? Z kim rozmawiałeś? Z kim rozmawiałeś i co powiedziałeś? Nie pamiętasz już? Kłębuszek i Smurfem. Rozmowy zostały przekazane na PIF. Powiem ci, że... Kłębuszek to jest ten cwaniak w Smurfach. Z miodem w uszach, dokładnie. Artur to jest mefedroniarz. Pracu, ja jestem. Nie słuchajcie mefedroniarzy, bo wyjdziecie w zimę w kroksach. A dlaczego tu wszedłeś, Kłębuszek? A dlaczego Erkat nie jest tutaj zbanowany? A ja lubię. Dlaczego psycho cię zbanował, Radny Menes? Takie no pytanie. Właśnie, ciekawe. Grzybiarz. Kto to powiedział? To Radny Menes siedzi, tak? A gdzie jest ten kurwa Radny Menes pieprzony? Pod tobą. Słucham cię, kochanie. Radny Menes pieprzony? A ja zaraz ci powiem do słuchu. Ja się dowiem, czy ten największy sokrat. Ty powiedz, dlaczego psychodrog zbanował Radny Menes pieprzony, tak? Widzę, jest. Dobra, to ja się nie będę wypowiadała. Okej. Dobrej nasz czołak, ja cię laguję. Erhard, wchodzisz w tryb Pysi czy nie? To teraz ty powiedz, dlaczego psychotrop zbanował Radę Menesa, a potem my ci powiem, jaka jest prawda. Ja ci mogę powiedzieć, dlaczego go zbanował. Dajcie Pysi mówić. Dobra. Nie, ja posłucham. Jak wiesz, no to powiedz. Ja nic nie wiem. Powiedz. Czyli Erkard wie, Pysia wie, ale nie mówi. Erkard nic nie wie. Ja też nic nie wiem. Pysia, masz dowody? Ja się domyślam. Pysia, masz dowody? Nie, absolutnie żadnych. Słuchajcie, on nagrywa, ja nie chcę takiego człowieka tutaj mieć, tak? Dobra, ja idę stąd, bo jest Radę Menes i on pewnie nagrywa. Ja nie chcę tutaj być. Na stówę.
No, no to ja... A ty, Pysia, Pysia, jesteś celebrytką po 4 tygodniach na Discordzie? Słuchaj, mnie tak nauczyliście, przecież to ty, przecież mówić, ty dopiero raczkujesz, Pysia. To się tobie tak wydaje. Nie. Rademenec, jeżeli go nie wyrzucicie z Discorda, to ja tutaj nie wrócę. Dobra, na razie wyjdę. No, cześć. Przepraszam wszystkich. Za co? Za co? A gdzie można pójść? Masz prawo tu siedzieć. Dobra, teraz powiedzcie mi, co tutaj się w tym momencie odpierdoliło? Po co streamy, no? Pinka Pepa. Erkard wie co, ale nie chce powiedzieć. Kto skrzywdził Pysię? Erkard, kto ci płaci? Rademenes. Asta, jesteś tutaj? Że trochę bez sensu nagrywać, że się jednocześnie odzywać, ale niech będzie. Słaby jest się Rademenes. Nawet Kangę to wie. Tak nie wytrzymam. Posłuchajcie, coś wam powiem. Dlaczego wrócił Rademenes? Bo zobaczył, że się z rodzinki wypieprzyłam. A zapytał mnie, o co chodziło? Właśnie przyszedłem tutaj po to, Pysiu, żeby zapytać się, ja czy, to prawda, wrócę. Czy to prawda, że odeszłaś nie z rodzinki, tylko z rodziny NTVRP. Dlaczego tak, mówisz rodzinka na rodzinę? Posłuchaj, wyszłam stamtąd z tego powodu, że zrobiłeś coś niefajnego. Rodzinka jest nie rodzinka, bo Kłębuszek nie jest Kłębuchem. To jest, słuchaj, ten, Kłaczek. Mhm. No Pysia, powiedz prawdę, dlaczego odeszłaś? Dlaczego? A powiedz, co zrobiłeś? Przez cały miesiąc. Kto cię wspierał przez cały miesiąc? 4 tygodnie. Kto cię wspierał? O co cię prosiłam? Dlaczego nagrywałeś? Kto ci mówił, kto jest kim? Kto ci mówił, kto jest kim? Kto ją nagrywał? Czekajcie. To fajne pytanie było. Kto powiedział, że... Kto mnie nagrywał? To było bardzo fajne pytanie. Teraz właśnie padło pytanie. Kto mnie nagrywał? Ja nie nagrywałem. Kto cię słuchał? Rademenes mnie nagrywał. I dlatego jesteś na mnie zła? Ja jestem zła za co innego na ciebie. No to powiedz za co jesteś zła na Kłębuszka. Ale to prywatnie ja ci mogę powiedzieć. A to jest nasza indywidualna sprawa. To nie interesuje. Wasz sekret? A co ty cię interesuje? To dlaczego wyciągasz to na debat publik? Właśnie nie wyciągam. Ja nic nie mówię. Ale powiedziałaś, że jak tutaj będzie, no to... Że jak tutaj będę, to ona wyjdzie i że coś zrobiłem i zaraz wam powie co, ale nie powiedziała co. Ale ja ci nie muszę się tłumaczyć. Ty wiesz, co zrobiłeś. Kłębuszek, wiesz, co zrobiłeś. Dokładnie wiesz. A komu on tu przeszkadza? Ale ja ci powiem, że on coś zrobił, ale nie powiem wam co. Póki mi co. Się wydaje, że serendypia coś tobie zrobiła i róża. Mi się bardzo to może... Bardzo prawdopodobne, że Erkard też. Mi się to sobie musisz przytulać, ale Erkarda to zostaw w spokoju. Przypominam, Pysia, że Erkard... Czy ktoś ci chciał... zapłacił za ten atak? Erkard mi nic nie zrobił. Nie. Erkard, nie przypominam Pysi, że Erkard też chciał zeswatać Pysię z Wilkiem. A my przestrzegaliśmy się, Pysia, co Wilku zrobił. No, proszę cię, to akurat takiej sytuacji nie było, bo nie kojarzę, że żeście przed Erkardem mnie ostrzegali. Ale mam żal. Przed Erkardem. Mam Pysia, żal, Rademenesa. Nie mów, tylko słuchaj. Żal. Nie, ale ty mnie teraz posłuchaj, bo więcej się nie będę wypowiadała. Mam żal do Rademenesa, że kurwa utworzył kanał jakiś i wyciągnął jakieś nie wiadomo jakie... Jaki kanał? Może powiesz wprost. Nazwałem. Pysia celebrytka. Słuchaj, ja sobie tego nie życzyłam. Prosiłam cię, żebyś usunął jakiekolwiek wyrywki rozmów. Zapytajmy się wszystkich ludzi tutaj zgromadzonych. Ale ja tutaj kto nie będę z tobą nich... siedziała. Kuźwa, psychotrop tu nawet siedział. Przecież ciebie nie chciał zbanować, rozumiesz to?
psychotrop ja nie chciał cię zbanować przeze mnie. Dajcie mi święty spokój. Ja nie chcę z wami mieć do czynienia. Nie, absolutnie. Jesteście to ile psychotrop ludźmi? Ci płaci? Kto ci płaci, Pysia? Psychotrop mówi ci, nie możesz siedzieć na takim ani na takim i ty wychodzisz, bo psychotrop ci tak dobra, weźcie, wyjdźcie z tego kanału, bo ja tu przyszłam odpocząć i z normalnymi ludźmi. Ja tu przyszedłem odpocząć od ciebie. Potem ci mówi, wyjdź z kanału Radę Menesa i ty to robisz, tak? Tak, zrobiłam to. Po 4 tygodniach współpracy, tak? Tak, bo ponieważ mnie... Przyszłaś, przypomnij sobie, Pysia, jak to było. Przyszłaś, przyszłaś pierwszy raz. Artur, przycisz się. Pysia, przyszłam zbita jak kurwa kot. Przyjęliście mnie i co zrobiłeś, Radę Menes? I posłuchaj, przyszłaś pierwszy raz. Pamiętasz, jak przyszłaś pierwszy raz? Pamiętasz, jak przyszłaś, jak cię ugościliśmy? Powiedziałaś, o, 3 siódemki, ja też chcę mieć 3 siódemki. Dałem ci 3 siódemki. Jak mi się odwdzięczasz? Nie dało mi się powiedzieć, no przepraszam cię. Radę Menes, zrobiłeś tak, słyszycie mnie? No. Zrobili tak, że wyrywki rozmów wstawili na jakiś hashtag Pysia. Było hashtag Google, hashtag Wilku. Dlaczego to zrobiliście? Przecież ja chciałam normalnie z wami się porozumieć. Ale nie, porozumiewaliśmy normalnie, nie, Pysia. A to, że zostałaś w międzyczasie celebrytką... Ale ja jeszcze nie, ale ja nie skończyłam. I dlaczego to zrobiliście? To jest moje pytanie. Dlaczego? Prosiłam to cię. To nie my z ciebie zrobiliśmy celebrytkę, tylko ty jesteś za to odpowiedzialna. Ale ja nie chcę robić tego, dlatego mi psychotrop powiedział, że na własne życzenie to miałam. Ja to zrozumiałam. Ja tu psychotrop, rozmawiałaś o mnie z psychotropem? Nie interesuj się. Ja, to słuchaj, mam w mordę? Ja mam nie, twarz, bo, nie mordę. Nie do ciebie. Nie, bo zostaw lotnikom. Posłuchajcie, ja u Iskariotów doznałam to są tak mili ludzie, że nam są niedorzeczy. To nie tak, tak? Że... Milsi niż my. Jesteście obrzydliwi po prostu, wiesz? Obrzydliwi, ja tak? Się... Po 4 tygodniach współpracy. Mam święty spokój, nikt mnie nie szykaluje. Nikt. Jeżeli chcą coś dopowiedzieć, to powiedzą do mnie. Powiedzą, słuchaj, Pyszka, taka jesteś czy taka. Dobrze, biorę to na klatę. Nikt mnie tu nie szykoluje. Nikt. A na rodzinie NTVRP kto cię szkalował? Tak, przede wszystkim ty. To, ja cię szkalowałem, tak? No jest, co lubi Pysia. Zrobiłeś hashtag Pysia? Po co mi to zrobiłeś? No i tam jest, Pysia, co lubi Pysia. Nie mów takich rzeczy, nie nagrywaj. Nagrywasz i teraz przypuszczam, że też nagrywasz. Wiesz co, odpierdol się ode mnie. No, będziesz miał content, proszę bardzo. Wypierdzielaj z tego kanału. Ale Radę Menes wrzucił to po tym, jak Pysia odeszła. Grubo. Odpieprzcie się ode mnie, słuchajcie. Ja nic złego nie zrobiłam nikomu. Radę Menes, Pysia, przyznaj się. Radę Menes, ja jestem sędzią. Że nic z tego, co mówisz, nie jest prawdą. Że ty pierwsza naskoczyłaś na kłębuszka. Bez powodu. W życiu pierwszego... takich ludzi nie widziałam. Ty mnie przygarnąłeś. Zgłaszam mnie tu... sprzeciw Radę Menes, ponieważ nie odniosłeś się do poprzednich faktów i poruszasz następne. Artur, wyobraź sobie, że ciebie tu nie ma teraz. Zgłaszam sprzeciw i walę młotkiem. Artur nie istnieje. Posłuchajcie, oni za mnie, kurwa, jeden przejął... Kłębuszek to jest obrońcą... Zaraz, dajcie Pysi wyjaśnić. Artur, nie przerywaj Pysi. Uważam, że jestem naprawdę skrzywdzona przez te serwery. U was się naprawdę świetnie czuję i ja nie chcę, bo wiem, że Radę Menes nagrywa, nie chcę w ogóle mieć z nimi nic wspólnego. Wyszłam z tej rodzinki, oczywiście zobaczyli, że wyszłam, dlatego tutaj są. Ja nie chcę się tłumaczyć z żadnych powodów, ponieważ wiem, co zrobił. Ona się nie chce tłumaczyć. Czy chciałbym was rozgrzeszyć i ogłosić rozwód? Dobrze, to teraz RK się będzie tłumaczyć. Chciałbym jako ksiądz prowadzący zgłosić rozwód. Jakbyś był księdzem prawdziwym, to byś nie przerywał. Ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Czy możecie ich rozłączyć, albo sama naprawdę wyjdę, bo ja już, kurwa, nie mam siły. Przysięgam na Boga.
Pysia, jesteś silna kobieta, dasz radę. Daliśmy ci 3 siódemki. Asta, twoja córka, również dostała 3 siódemki. Ona już inny ma kontent, gdzie inny siedzie. Nie, nie, ona jest ciągle z nami. Ona jest ciągle z nami. Dopsujesz. No to zaraz kurwa nie będzie. Słucham? To jest zaraz jej nie nick na Discordzie. Ale ja radę będę, czy mam podać imię twojego syna z Discorda? Asta to nie jest znaczy Ewelina. Nikt. Asta to nie jest Ewelina, Artur. To się zdziwisz. Nie będzie cię u niej. Nie będzie cię kurwa... Ewelina zostaje z nami. Nie będziesz jej mówiła, gdzie ona ma discordować. Ja już mam tego dosyć, przysięgam na Boga. Już mam tego kurwa dosyć, przysięgam. Jeszcze ja nie chciałam płakać. Erika. Chodź, wychodź stąd, Pysia. Chodźmy gdzie indziej pogadać. Zanim ty wyjdziesz z Pysią, to ja mam do ciebie pytanie. Dlaczego chciałeś zeswatać Pysię z wilkiem? A my ostrzegaliśmy Pysię, a ty ją swatałeś z wilkiem. Ty myślisz, że to są żarty? Jak myślisz, Pysia, dlaczego Erkard chciał ciebie zeswatać z wilkiem? My wiedzieliśmy, co wilku... Erkard mi nie zrobił krzywdy. Swatał cię z wilkiem. Mówił, że to jest dobry chłopak. Pysia sama powiedziała wcześniej, że ona nie pamięta, że ty ją swatał z wilkiem. Ale ty pamiętasz. Nie, ja też nie pamiętam. Nie, to jest twój jakiś fame w stosunku do nas. Erkard nie zrobił dla mnie w życiu żadnej krzywdy. Ja nie pamiętam, Pysia nie pamiętam, więc nie wiem skąd ty... Nie. Z tego co ja... Pysia, to inaczej. Jak zaczęłaś się spotykać discordowo z wilkiem, to co Erkard tobie mówił? O, to jest nasza prywatna sytuacja. Mówił, że to dobry chłopak, ten wilku? I że mało pije? Przecież wilku cię oszukał. Myśmy cię ostrzegali. I dlatego Erkard teraz wyszedł. Ja z tego... Dobra, weź się, dajcie mi święty spokój. Żebyś nikomu prywatnie nie wywalała, nie? Weźcie, wyjebcie ich, albo ja są naprawdę odejdę. Akurat to nie jest prywata. Ale ja mówię ogólnie, że jak pamiętam... Dobra, to... jestem na tym serwerze, chciałam być chroniona, proszę was. A co z nami? Dlaczego my nie mamy być chronieni? Przecież to ty nas oszukałaś. Ty masz swój serwer, idź tam. To ty nas porzuciłaś po 4 tygodniach. Nie chcę z wami być. Odczepcie się ode mnie. Kurwa, jakie hobby, jak coś... Może, że ktoś jest na serwerze, to nie znaczy, że tam jest aktywny. Ja na przykład u was dajcie byłem mi święty tylko przeglądałem. Nawet... Pysia była aktywna. Okay. Była z nami prawie co dzień. Nie wspominając co drugi Pysia, dzień. To ty wywołałaś ten temat. Jak już mówisz A, to powiedz B. No to ci powiem. B. Albus, jesteś? Nie wiesz, co zrobiłeś? Nie, właśnie mogłabyś powiedzieć. Zaria, jesteś? Posłuchaj, powiem ci prywatnie, ale nie teraz. Bo ja jeszcze muszę to przetrawić. Dajcie mi święty spokój, chłopaki. Proszę was. Pysia, kto jest gorszy? Ktoś, kto nagrywa. Cię oszukał, czy ktoś, kto nagrywa? Będzie, słuchaj, wstawiał... Pysia coś tam powiedziała. Rademenes. No, okay. Pysia, na jakim nieku siedzi ten Rademenes? Można powiedzieć? A kto, o, proszę, kto dziękuję, pyta? Że ktoś się odezwał. Kłębuszek jakiś też się tu awanturuje. Tak. Nie awanturuje. Tutaj się... Pytam się, na jakim nieku Pysia siedzi Rademenes. Nie awanturuje. On siedzi na serwerze Dzinka. Dobra. Rademenes, kurwa. Rademenes jest jako tatę na rodzinka 777, którzy mnie przyjęli łaskawie. Ale jak możesz mówić, że ja się awanturuję, jak ty wywołałeś ten temat? Ze mnie, po prostu zejdź ze mnie, rozumiesz? Kłębuszek, odpierdol się ode mnie. Ja się tylko pytam teraz, bo dostanę niesprawiedliwego muta przez ciebie. Dostaniesz sprawiedliwego muta i powiem ci, że ci się kurwa ban nawet należy. Ty wywołałeś ten temat, ja nic nie mówiłem, są świadkowie. Ja tutaj przyszłam porozmawiać z normalnymi ludźmi i się świetnie czułam z nimi. Odpierdol się ode mnie. Ale ja zacząłem... Zamknij mordę. Siedzę tutaj cały czas. Proszę. Ja nie chcę. Ja tu przyszłam po to, żeby mi... Kremówka, nie trącaj się. Pysia zaczęła mówić o Kononowiczu. Ja powiedziałem, że... Ja powiedziałem tylko, że on naprawdę nie jest bogaty. I zapytałem, czy przyniosła mu kiedyś Coca-Colę i mleko. Pod bramkę. No, prawda. A Pysia wtedy na mnie naskoczyła i powiedziała, że zrobiłem coś brzydkiego. A wiesz, za co poszło? Nawet Meksykano tutaj jest